Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, co było pierwsze, jajko czy kura. Ja powiem przewrotnie, że kogut, ale tak już nie śmieszkując sobie, mówiąc szczerze, słuchajcie, uważam, że nie da się na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć. Wiem, że były robione różne badania, wiem, że są różne artykuły w internecie, możecie sobie sprawdzić. Jedni mówią, że kura, jedni mówią, że jajko. Naprawdę różnie. Moim zdaniem, słuchajcie, nie ma na to rozwiązania. Też nagrywałem już taki jeden odcinek, gdzie chyba wtedy mówiłem, że jajko, natomiast są inne badania, które pokazują, że jednak była kura pierwsza. Wydaje mi się, że to jest rzecz, taka sytuacja, którą bardzo trudno jest, zagadka, którą trudno jest rozwikłać. Moje zdanie jest takie, że nie ma totalnie co sobie tym głowy zaprzątać. Także dzisiaj trochę o tym chciałem powiedzieć. No i oczywiście, jeżeli chodzi o ten temat, słuchajcie, to myślę, że możecie sobie poczytać różne badania, napisać w komentarzu, co myślicie. I nie ma co dalej tego tematu ciągnąć, bo on nie jest najważniejszy. Drugi temat, który chciałbym dzisiaj poruszyć również, dotyczy tego, dlaczego wycofuje się jajka ze sprzedaży. Główne problemy i przyczyny tego, i o tym dzisiaj chciałbym, słuchajcie, wam powiedzieć. Dlaczego wycofuje się właśnie jajka ze sprzedaży? Bardzo często w tych dużych dyskontach, w tych dużych sklepach wycofuje się, słuchajcie, jajka ze sprzedaży, nie tylko z chowu klatkowego, nie tylko jaja fermowe, bardzo często jaja fermowe, ale nie tylko. Czasami są to jajka jakieś ekologiczne, czasami wolny wybieg, czasami z dużych sklepów, czasami z małych. Dlaczego się tak dzieje? No bardzo często jest tak, że te jajka na przykład, to też nie mówię, że zawsze tak jest, ale albo są nieświeże, albo mają jakieś bakterie salmonelli. Czasami się tak może zdarzyć, bo na przykład na hurtowni coś się wydarzyło i takie jajka wtedy są wycofywane ze sprzedaży. Co to powoduje? No powoduje to koszty. Po pierwsze, zaraz powiem oczywiście o ważniejszych kwestiach typu zdrowie, ale powoduje to koszty dla sklepu, powoduje to koszty dla dystrybutora, powoduje to koszty dla producenta, no bo też głównie wtedy praktycznie, moi drodzy, odpowiada za to producent. No bo nie może tak być, że takie jajka mają jakieś tam bakterie tej salmonelli czy czegokolwiek innego, a po prostu to jest produkt spożywczy i musimy o niego odpowiednio zadbać. I tutaj nie ma dyskusji na jakiekolwiek kompromisy, nie pójdziemy na żadne kompromisy, ponieważ po prostu nie możemy sobie na to pozwolić, bo produkty spożywcze ingerują w nasz organizm i nie ma takiej możliwości, żeby takie sytuacje były. Czy czasami są to duże partie, czasami małe partie, czasami są to partie, które my już kupiliśmy, co też się nie mówię, że zawsze zdarza, bo czasami się to no, nie zdarzy i to nie dotyczy tylko jajek, tylko różnych produktów. Czasami, słuchajcie, przy samej produkcji, no nie mówię tutaj o jajkach, bo raczej jajka w tym przypadku niosą kury, ale mówię tu o innych produktach, półproduktach, które się sprzedaje i czasami to też są partie, zresztą słyszeliście pewnie o różnych napojach, które zostały wycofane, że tam też były jakieś problemy. No są różne sytuacje, różne rzeczy się dzieją na tych produkcjach, różnie te produkcje wyglądają. Ja byłem na produkcjach w paru firmach właśnie związanych z branżą spożywczą i muszę wam powiedzieć, że te warunki są naprawdę różne. Oczywiście tu też nie chodzi o to, żeby negować te firmy, czy mówić, że te firmy robią coś złego, tylko po prostu warto, słuchajcie, czasami czy to przeczytać składy, czy się zainteresować daną firmą, daną branżą. Wiem, że wy idąc do sklepu i kupując produkty, no nie będziecie patrzeć na przykład skąd jest mąka Basia, albo taki czy taki cukier, tylko po prostu kupujecie to, co jest wam potrzebne. Ja to całkowicie rozumiem, bo ja robię tak samo, nawet nie mamy na to czasu, chęci, ochoty i tak dalej. Kupujemy to, co jest nam potrzebne. Natomiast czasami, słuchajcie, naprawdę warto się tym zainteresować, bo czasami do sklepu wstawiają towary prawie firmy krzak i tu nie chodzi, że te firmy nie są zarejestrowane, bo jeżeli firma nie jest w stanie wystawić faktury, no to raczej, czy nie jest zarejestrowana, to żaden sklep nie będzie chciał z nią współpracować, czy jakikolwiek inna hurtownia, chociaż akurat z tym to różnie bywa. Natomiast no mówię, warto się tym zainteresować, bo można się czasami złapać na jakąś minę. Już nie jeden był przypadek, że komuś tam coś się złego stało z organizmem właśnie przez to, że zjadł szkodliwy produkt wyprodukowany przez jakąś firmę i oczywiście wtedy ta firma bierze odpowiedzialność, ale co z tego, że firma bierze odpowiedzialność, jak ktoś się źle czuje, czy ma jakieś później większe problemy. Więc no, warto się nad tym zagadnieniem zastanowić. Mówię wam to jako przestrogę, też każdy zrobi jak uważa. Natomiast ja wam powiem, że zacząłem wnikliwiej patrzeć na produkty spożywcze, bardziej się tym interesować, ponieważ na rynku jest bardzo dużo produktów spożywczych. Nie mówię tylko o jajkach, chociaż jeżeli chodzi o producentów jajek, to też jest ich sporo. Tylko po prostu trzeba się nad tym zastanowić. Cześć, powiem wam też, że część tych produktów w ogóle, z czego możecie sobie nie zdawać sprawę,
siedząc trochę w tej branży, mogę Wam powiedzieć, że część tych produktów w ogóle jest przepakowywana, więc to nie są produkty stricte polskie, tylko są na przykład przepakowywane w jakieś tam opakowania i to nie są stricte produkty tej firmy, tylko ta firma jeszcze tam zleca komuś, czy po prostu, jak to się mówi, w takich opakowaniach niejednostkowych, tylko w takich dużych opakowaniach, workach, no w zależności co to jest, ryże, kasz, jakieś tam inne rzeczy, są przysyłane i potem są przypakowywane jeszcze w opakowania innej firmy. I to jest jak najbardziej legalne, takie rzeczy się robi, oczywiście to wszystko jest zarejestrowane i tak dalej, to są dość duże firmy czasami, tylko po prostu trzeba, mimo wszystko uważam, to wszystko weryfikować, żeby takich problemów nie było. Moje zdanie a propos tych jajek jeszcze, bo tutaj myślę, że to Was bardziej interesuje ten temat. Nie mamy, słuchajcie, na to recepty. No recepta jest taka, żebyśmy mieli swoje kury i mniej więcej kontrolowali, co te kury jedzą, jak one się zachowują, jak się je hoduje i tak dalej. Natomiast jeżeli kupujemy jakiś produkt w sklepie, no to jest 50-50. No rzadko się tak zdarza faktycznie, że taki produkt jakiś z lewej partii tak zwanej, jak ja to mówię, się wypuści na rynek, bo to się bardzo rzadko zdarza i wierzcie mi, że te firmy naprawdę nie chcą w ten sposób ryzykować. Jeżeli jest to jakieś mleko, masło, jakieś kefiry, jogurty, cokolwiek, to naprawdę te firmy tak ryzykują swoją reputację. To są takie kary, że on by wolał zapłacić ten przedsiębiorca 300, 500, 800 tysięcy złotych niż, wiem, bo rozmawiałem z takimi ludźmi, to wierzcie mi, że oni by woleli zapłacić takie pieniądze niż na przykład właśnie ryzykować reputację własnej firmy, ryzykować własną marką, że klienci odejdą i tak dalej. Naprawdę im się to nie opłaca, także oni tego nie robią, słuchajcie, specjalnie ci ludzie. Czasami to jest towar spożywczy, tak jak w przypadku jajek, gdzieś te jajka. Czasami piszecie do mnie, że się jakieś zbuki ze sklepu trafią, coś takiego. To też nie jest tak, że ci ludzie wystawiają te zbuki celowo, chociaż z tym to różnie bywa, zależy od różnych czynników, nie chcę tutaj oczerniać, ale myślę, że bardzo często jest tak, słuchajcie, że czasami za długo leżą na magazynie, czasami ktoś nie zauważył tych jajek, zabrał inne, a te już leżały 2 tygodnie, a powinien zabrać tamte i postawić. Czasami po pierwsze jajka, bo to też musicie wiedzieć, na początku są na fermie, gdzie ferma też musi mieć magazyn, żeby to trzymać, potem są u dystrybutora albo w jakiejś hurtowni, to też przez jakiś czas, potem są na sklepie też przez jakiś czas i potem są u Was też przez jakiś czas i Wy te jajka jecie, także czasami się może tak trafić, że to jajko stamtąd przeszło tutaj do Was, minęło sporo dni i teraz się okazuje, że się trafił jakiś zbóg albo jakiś produkt. Nie powinno tak być, że taka sytuacja miała miejsce, ale taka sytuacja może się trafić. I warto o tym pamiętać, warto na to zwracać uwagę. Też oczywiście nie neguję jajek ze sklepu, żeby nie było. Każdy kupuje to, co chce, każdy wydaje pieniądze swoje ciężko zarobione tam, gdzie chce. To jest tylko moje zdanie. Wypowiedzcie się, jakie Wy macie zdanie w tym temacie. Ja uważam, że jeżeli ktoś chce, to jak najbardziej może w takich miejscach sobie kupować. Wszystko jest dla ludzi, tylko po prostu dla mądrych ludzi i z umiarem. I tak chciałbym podsumować dzisiejszy odcinek. Na dzisiaj to tyle. Bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się, moi drodzy, i widzimy się już w kolejnym. Do zobaczenia. Hej!